witam wszystkich bardzo serdecznie, w szczególności witam Państwa redaktorów, że znaleźliście czas, żeby pojawić się w Urzędzie Miasta, bo mam dla Państwa też do przekazania bardzo ważne informacje. Jest to forma briefingu. Ja przepraszam, że nie będzie to forma dłuższej dzisiejszej rozmowy, bo na temat edukacji będę na pewno chciał z Państwem się spotkać i porozmawiać, ale wówczas jako kandydat na urząd prezydenta. Dzisiaj chciałbym przekazać informację jako prezydent miasta, jako organ prowadzący łomżyńskich szkół. Związane jest to też z sytuacją, która ma miejsce w ostatnim czasie, w ostatnich dniach. Bardzo dużo interwencji ze szkoły pracowników oświaty, w szczególności tutaj dyrektorów, też i pracowników Urzędu Miasta. Jak wiemy, w środę odbyła się konferencja prasowa. Konferencja prasowa z udziałem pani Agnieszki Muzyk, gdzie pojawiły się informacje, które są nieprawdziwe, i w związku z tym ja chciałbym dzisiaj jako prezydent miasta zdementować te informacje dotyczące arkuszy w naszych placówkach oświatowych. W trakcie tej konferencji zacytuję. Arkusze były przygotowane kilka tygodni, czekałam na rozmowę na temat kształtu tych arkuszy. Wiem, że są one w tej chwili w innej formie niż było to dane, niż było to przekazane przeze mnie. Wiem, że są okrojone zajęcia dodatkowe, zajęcia dla dzieci. Ja dzisiaj nie chcę poświęcać temu zbyt wiele czasu. I oczywiście są one w zmienionej formie, tylko należałoby to oczywiście doprecyzować, bo te aneksy, które przeze mnie zostały już dokonane, bo jak wiemy, to też pojawia się podczas tej konferencji 25 maja. Tutaj pani Agnieszka Muzyk twierdza, że została odwołana, tylko od tego czasu, od tego dnia, przepraszam, już trochę czasu minęło, w związku z tym też i sytuacja, jeżeli chodzi o arkusze, została mocno zmieniona. Założenia do przygotowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli samorządowych. Taką informację otrzymali dyrektorzy łomżyńskich placówek. Wskazane były poszczególne terminy opiniowania arkusza. No może też Państwu tutaj, redaktorom, nie będę tych szczegółów przytaczać. Jednym słowem, do 25 maja, zgodnie tutaj z założeniem podpisanym właśnie przez Agnieszkę Muzyk, przygotowanym przez naczelnika, ówczesnego naczelnika Wydziału Edukacji, pana Piechocińskiego, do 25 maja arkusz zatwierdza organ prowadzący. Sama procedura tworzenia arkuszów w łomżyńskich szkołach polega też na opinii kuratorium. W związku z tym mamy tutaj też pewne obwarowania czasowe, jeżeli chodzi o zmiany dokonywane w arkusza. I tak się składa, że 28 maja otrzymałem pismo od pana naczelnika Wydziału Edukacji, pana Piechocińskiego. W załączniku przedkładam do podpisu po analizie arkusze organizacyjne przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na rok 2018-2019. Przywoływane jest rozporządzenie ministra edukacji, zgodnie z którym organ sprawujący nadzór pedagogiczny zatwierdzający arkusz organizacyjny musi to dokonać w terminie do 29 maja danego roku. W związku z tym też czasu na jakiekolwiek zmiany w arkuszach nie było, z racji tego, że jeżeli chciałbym na tym etapie dokonać pewnych zmian w arkuszach szkół, to musiałoby to ponownie wrócić do kuratorium z prośbą o zaopiniowanie. Tak jak Państwo wiecie, w chwili obecnej ja bezpośrednio sprawuję nadzór nad placówkami oświatowymi. Nie ma powołanego zastępcy, który zajmuje się
sprawami oświaty. W związku z tym po bardzo wielu spotkaniach w okresie wakacyjnym z dyrektorami, po też wysłuchaniu ich próśb, po też wskazywaniu na zasadność poszczególnych zajęć pozalekcyjnych w łomżyńskich szkołach, przez ten pracowity okres wakacji dokonane zostały zmiany. Zmiany w stosunku do arkuszy, które zostały podpisane 29 maja, to oczywiście podpisane przeze mnie, bo organ musi, jak to powiedziałem, do 29 dokonać podpisu akceptacji tych arkuszy. Ale wiedziałem o tym, że jako prezydent miasta mam możliwość, zresztą tak było też i w poprzednich latach, były dokonywane zmiany w arkuszach w okresie wakacyjnym. Też wiedzieliśmy, jaka liczba uczniów jest w poszczególnych już szkołach. Więc dziwią mnie te, jak też wielu osób, w szczególności tutaj dyrektorów, którzy alarmowali mi o tym, że te informacje, które pojawiły się w środę, no, są nieprawdziwe. I ja apeluję tutaj jako prezydent miasta do tego, żeby zaprzestać podawania nieprawdziwych informacji. I mówię to jako prezydent miasta, jako kandydat na prezydenta, to też w odpowiednim czasie, jeżeli oczywiście te fakty, jeżeli te informacje nie zostaną w jakikolwiek sposób też uszczegółowione, to wówczas zastanowię się nad tym, żeby nie podjąć innych kroków, które mam jako prezydent miasta. Zresztą jako kandydat na prezydenta. Jednocześnie też padały sformułowania, które dotyczyły organizowanych imprez w naszym mieście, wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. Te przytoczone fajerwerki, jak to zostało ujęte podczas konferencji, to była też deklaracja moja od początku tej kadencji, że wydarzenia kulturalno-rozrywkowe w naszym mieście należy na pewno poszerzyć tę ofertę. I tak też było podczas tej kadencji. Pojawiły się Dni Miasta, ostatnio był organizowany Gościniec Łomżyński, pojawiła się Seniorada, koncerty patriotyczne, pojawiały się też inne wydarzenia, takie jak chociażby gala MMA, czy też gala boksu, która ma być w najbliższą sobotę. I była to też moja oferta dla mieszkańców Łomży, dlatego dziwią mnie sformułowania, że dziwią sformułowania pierwszego zastępcy prezydenta miasta, który przyjmował też w momencie, kiedy został przeze mnie zaproszony do współpracy, mój program wyborczy i też moje zamierzenia. I dzisiaj po 3,5 roku pracy w Urzędzie Miasta pani Agnieszki Muzyk mamy sformułowania, że po prostu było to niepotrzebne, bo tak należy to odczytywać w kontekście zarzucania, że są to pieniądze wydawane z budżetu miasta. Już nie będę tutaj poruszać wątków kampanii. W związku z tym też prosiłbym tutaj o to, żeby w tych informacjach przekazywanych publicznie, bo na pewno tych informacji będzie teraz bardzo dużo, żeby były precyzyjne informacje, bo padła kwota prawie, tak, pewnie z miasta co najmniej 50 tysięcy, a to pójdzie. Urząd Miasta w Łomży podpisał umowę na promocję gali boksu w telewizji publicznej na kwotę 15 tysięcy brutto. W związku z tym prosiłbym o też precyzyjność pewnych danych. No jesteśmy też w okresie, w którym pada, tak jak powiedziałem, dużo informacji w przestrzeni publicznej,
ale też żebyśmy byli świadomi wypowiadanych słów i też informacji, które padają. W szczególności mówię tutaj, dlatego przekazuję Państwu też tę informację w formie, myślemy oczywiście do mediów, informacji na temat zajęć dodatkowych płatnych przez organ prowadzący, ale też Państwo dzisiaj, dziennikarze, otrzymacie tę informację, w jakich szkołach w porównaniu do arkuszy organizacyjnych sporządzonych przez dyrektorów w miesiącu maju, w jakich szkołach dodatkowe zajęcia pozalekcyjne będą i są już realizowane. I myślę, że to też powinno cieszyć, bo tych zajęć po aneksowaniu, bo tych zajęć nie było w maju, po aneksowaniu jest prawie 400, dokładnie 396. Pana Grzegorza poproszę, to pan dziennikarzom rozda. Ja dziękuję za to, że mimo tej nietypowej pory Państwo dziennikarze znaleźliście czas na to, żeby pojawić się w ratuszu, żebym też mógł przekazać na bieżąco te informacje. Jeżeli jakiekolwiek Państwo też będziecie mieli pytania dotyczące kwestii oświatowych, to na pewno w sposób dość obszerny będzie to jeszcze omówione, a dzisiaj informuję Państwa opinię publiczną, bo też ten przekaz pojawił się w opinii publicznej, że okrojone zostały godziny. Takich okrojonych godzin nie było, wręcz przeciwnie, to zostało aneksowane o prawie 400 godzin i widzicie Państwo, w jakich jest to szkołach i takie zajęcia jak chociażby basen, jak zajęcia piłki ręcznej, zajęcia korekcyjne, to się wszystko znalazło w arkuszach, które po dogłębnej analizie zostały zatwierdzone przeze mnie wraz z aneksowaniem, więc jeżeli tutaj pojawią się jakieś pytania, to prosimy o kierowanie ich na Urząd Miasta. Ja dziękuję za uwagę.